Uwrażliwienie na dezinformację mają na celu materiały rozesłane przez Ministerstwo Obrony Narodowej do samorządów oraz mediów. Jak słusznie podkreślają specjaliści i co już dzisiaj chyba u nikogo nie budzi wątpliwości, informacja jest bronią, a dokładniej dezinformacja. Tyle, że wielu obywateli ma poważny problem z oddzieleniem prawdy od zwykłych i tylko pozornie nieszkodliwych fejków. W mediach społecznościowych od chwili rozpoczęcia wojny na Ukrainie aż gotuje się od informacji, które nie zawsze są prawdziwe, ale zawsze budzą emocje. To dość typowa cecha nieprawdziwych informacji. Sięgają do sumienia, do wrażliwości, często do kieszeni, ale też budują atmosferę strachu i niepewności. Kilka prostych zasad pozwala wprawdzie nie całkowicie uniknąć dezinformacji, ale dostatecznie ją eliminować z naszego otoczenia. Krzykliwy, pełen emocji tytuł, równie emocjonalny język, niesprawdzone źródła, powielane posty osiągające dzięki bezmyślności internautów, zasięg wirali stały się codziennością, ale wciąż możliwa jest zmiana nawyków polegających na kliknięciu udostępnij. Prócz przestróg i wskazówek dotyczących selekcji docierających do nas codziennie setek informacji, powszechne winno się stać również ograniczenie naszej osobistej aktywności w zakresie publikowania niektórych spostrzeżeń czy faktycznych zdarzeń. Z pewnością nie będzie ograniczeniem wolności słowa zachowanie zalecane przez Ministerstwo Obrony Narodowej i zwykły zdrowy rozsądek.